Cześć, tu Miękkopowietrzni. Dzisiaj skupimy się na ćwiczeniach praktycznych. Zaczniemy od ćwiczenia na strzelanie z zawału, a następnie przejdziemy do ćwiczenia, które pomoże Wam udoskonalić strzelanie do ruchomego celu. Zadaniem szkolonego będzie trafić w tą tarczę, a przy okazji nie dać się trafić. To ćwiczenie uczy, żeby zmieniać pozycję za osłonę. Jeżeli szkolony nie zmieni pozycji, to gdy tylko się wychyli, zostanie odstrzelony. Szkolony w tarczę trafił 9 razy, a dostał tylko raz. Drugie ćwiczenie polega na pojedynku. Na komendę już obydwie osoby odwracają się twarzami do siebie i zaczynają strzelać. Mogą przy tym ruszać się, zmieniać postawy. Przegrywa ta osoba, która zostanie pierwsza trafiona. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następny odcinek, w którym opowiemy Wam trochę o maskowaniu. Do zobaczenia!